Dziękuję bardzo. Pani marszałek, pani minister, zabieram głos w tej debacie, a w zasadzie zadaję pytanie jako urlopowany pracownik tej uczelni od sporej już ilości lat. Chciałbym podziękować rządowi za tę inicjatywę zmiany nazwy, bo projekt jest rządowy. Dobrze by było, żeby nie mieszać do tego polityki, jak to zrobił przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, sugerując, że jest to inicjatywa tego klubu. To jest inicjatywa rządowa i dziękuję pani minister jako przedstawicielce rządu, że tak właśnie się stało. Natomiast pani minister, korzystając z tej debaty i z tego swoistego święta Politechniki Radomskiej, która za niedługo będzie uniwersytetem, chciałem zapytać panią jako przedstawicielkę resortu nauki, czy państwo macie jakieś instrumenty wsparcia dla tego rodzaju uczelni? Wiemy doskonale, że niszcz demograficzny niestety dotarł także do szkolnictwa wyższego. Kłopoty z naborem mają duże uczelnie, Uniwersytet Warszawski, Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa, a więc te największe uczelnie. Mają je również i uczelnie mniejsze. W związku z tym, że uczelnie te mają określoną infrastrukturę, która wymaga pokrycia kosztów jej funkcjonowania, więc zmniejszająca się ilość studentów w oczywisty sposób rodzi ogromne problemy finansowe. Pani marszałek, jeżeli pani mi pozwoli, dokończę tylko tę myśl. W związku z tym tego rodzaju uczelnie mają kłopoty finansowe i chciałbym zapytać, czy uznając, że tego rodzaju uczelnie są ważnym podmiotem rozwoju regionalnego, w szczególności właśnie takich ośrodków, które utraciły status województwa, czy państwo przewidujecie właśnie w tym bardzo trudnym okresie, jeszcze pewnie następnych wielu lat, jakieś instrumenty wsparcia dla tego rodzaju uczelni? To jest niesłychanie ważne, jeżeli one w dalszym ciągu mają odgrywać taką rolę, jaką odgrywają dla regionów. Więc prosiłbym bardzo o taką odpowiedź. Dziękuję bardzo.